Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, często gdy ludzie się poznają ze sobą, czy to jest dwóch mężczyzn, czy dwie kobiety, czy kobieta i mężczyzna, padają różne pytania. Gdy ludzie są na etapie zapoznawania się, zadają sobie różne pytania. Na przykład, jeśli ktoś pali papierosy, na przykład jakie papierosy palisz? Ja lubiłem i nawet lubię często o tym rozmawiać, chociaż już nie palę prawie 13 lat, ale pamiętam jakie papierosy, no może lubiłem, to nie jest dobre słowo. Może inaczej, nie lubiłem, tylko... O, przepraszam, muszę okno zamknąć, bo chyba pszczoła chce wlecieć. Sio! Okropny katar mam z rana. Chyba mam tutaj na poddaszu jakiś ul albo coś, bo latają mi to czasem takie duże, nawet nie wiem, czy to nie jest szerszeń. Muszę zamykać okno, bo wleci mi do pokoju, a ja ich nie lubię zabijać, tylko lubię, żeby one sobie żyły, ale to jest ciężkie do zrobienia, bo jedno mam okno uchylne, drugie też takie uchylne, nie da się tego na oścież otworzyć. No i żeby taki szerszeń wyleciał, to jest bardzo, bardzo ciężko, Szanowni Państwo. Tak więc wracając do tematu, ja na przykład lubiłem rozmawiać, na przykład nigdy nie lubiłem Marlboro. Golden Amerykany takie duszące były, ale były takie sobieskie, paliłem pod koniec kariery, czerwone. I były jeszcze takie papierosy cienkie. Było ich chyba 25 w paczce albo 30, nie pamiętam jak to się nazywało i to było całkiem niezłe. Pamiętam to doskonale, bo przez pierwszy rok jak rzucałem, to tak mnie prześladowała wizja tych papierosów, że to w czasie snu i na jawie widziałem. Niektórzy lubią alkohol, więc sobie rozmawiają, jakie drinki piją, jakie alkohole, jak mieszają, co na kaca, ile wypić, czy jest toksyczny bardzo, bo to wiadomo. Inaczej ciało zareaguje po dobrym jakościowo bimbrze, a inaczej po jakimś sklepowej siarze. Jednym z takich tematów, gdzie ludzie się poznają i integrują ze sobą, to jest muzyka. Czyli chłopak pyta dziewczynę, a czego słuchasz? Przepraszam. A ona mówi, a wiesz, słucham głosu swego serca i na przykład, no nie wiem, na jakiejś kapeli, no nie wiem, no panka na przykład słucha. Czy disco polo? A ona mówi, potem jest zainteresowana chłopakiem, mówi, a czego ty słuchasz? A ja tylko Kotońskiego, ale oprócz Kotońskiego to jeszcze lubię sobie posłuchać rock polo, na przykład Stanisława. Tak więc ludzie ze sobą rozmawiają, poznają się i mówią, co słuchają. Ja powiem Państwu, że kiedyś sobie zadałem pytanie, czym jest muzyka? No czymże jest muzyka? I nie umiem sobie na to pytanie odpowiedzieć. Znalazłem odpowiedź, która nie jest właściwie odpowiedzią. To jest taka ćwierćodpowiedź. Muzyka to jest środek wpływający na ośrodek emocjonalny w naszym mózgu. A wpływając na emocje, wpływa na doświadczane przez nas stany. Możemy poczuć się podnieceni, przybici, smutni, senni, podnieceni. Także seksualnie podnieceni do pracy, do biegu, do ćwiczeń, do napaści na jakiegoś studenciaka. No, chyba są takie, nie wiem, jakiś rap ostry, agresywny czy coś, ale muzyka wpływa na emocje. Muzyka jest w pewnym sensie stymulantem. Muzyka jest w pewnym sensie narkotykiem. Muzyka jest narkotykiem tak samo jak alkohol, który wpływa na emocje, zmienia nasze emocje. Wiadomo, człowiek się luźniejszy czuje, taki świat jest bardziej otwarty, no potem trzeba dzień na kiblu siedzieć razem z miską, no ale jak człowiek nie umie samemu być taki radosny, no to musi korzystać z toksyn, które mu mordują ciało, niszczą jego strukturę społeczną, niszczą wszystko, alkohol i papierosy niszczą człowieka na wielu różnych poziomach. Więc
Tak jak są stymulanty, narkotyki, środki dopingujące, leki, tak samo muzyka zmienia nasze emocje. Muzyka łagodzi obyczaje, mówi znane przysłowie. Muzyka to jest coś, to jest stymulant. To jest stymulant naszych emocji. Ja powiem Państwu, że wspaniale się czuję. Czuję się absolutnie wyśmienicie. Od wczoraj słucham cały czas. Piosenka polecam Państwu. Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Biegnij. Jest taka piosenka. Słuchajcie, wspaniale. Radość, lekkość, taka swoboda bardzo. No, coś wspaniałego. Jestem po prostu przezachwycony. Nie znudziła mi się ta piosenka. Nawet na Face'a wkleiłem, żeby się pochwalić. I żeby ludzie sobie posłuchali, żeby się też poczuli tak wspaniale jak ja. Momentalnie czuję się wspaniale. Tak więc nie wiem, czym jest muzyka. Czym jest muzyka? To jest oczywiście sztuka, są definicje, ale to jest stymulant emocjonalny. Jak jeszcze dodać jakieś narkotyki czy alkohol, to już w ogóle emocje wychodzą poza skalę. Ale ja ani nie piję, ani nie palę, ani nie biorę antybiotyków. Antybiotyków, kurde. No już nie biorę gdzieś od paru dni. Narkotyków. Więc tak, no ale tam kiedyś czasem no, zmusili mnie. No, kazali mi wziąć to wziąłem. Ależ tam jeżdżą na motocyklach, zaraz wsiadam na Kondzinkę i jadę. Ale powolutku jadę i do przodu powolutku jadę. Tak więc muzyka to jest coś wspaniałego. Muzyka jest bardzo ważna. Muzyka przez to, że wpływa na nas, a każdy wpływ na nas tworzy jakieś emocje. Jeśli my systematycznie te emocje wzbudzamy, to co się tworzy? Brawo! Nawyk się tworzy. Więc jeśli się dołujemy jakąś muzyką, jakieś łomotanie, jakieś takie walenie tych dachówki jakimiś tam sztachetami, też przykład dałem głupi, no to będziemy mieli nawyk złego samopoczucia. Dlatego ja jestem fanem nutek lekkich, radosnych. Nie patrzę na to, co ktoś lubi. Czasem lubię disco polo posłuchać, czasem Warius Manx, czasem lubię metalu ostrego posłuchać, ale to wszystko musi sprawiać, żebym ja się dobrze czuł. Jeśli ja się źle czuję, jeśli sobie zaczynam wyobrażać jakieś krzywdy, że ktoś mi tam krzywdy zrobił, żebym się chciał mścić na nim, no wiecie o co chodzi. Wszystkie negatywne emocje natychmiast ucinam muzykę, włączam coś fajnego. Ciągnie mnie do tych negatywnych emocji, ale natychmiast to ucinam, bo wiem, jakie są konsekwencje, że im częściej będę słuchał takiej muzyki wywołującej we mnie demony, tym będę się gorzej czuł. A ja się nie chcę gorzej czuć, bo się całe życie bardzo źle czułem i podążam za dobrym samopoczuciem. I ono zależy ode mnie. Żadni reptilianie, żadne NWO, nawet bad boye z PSL-u nie mają wpływu na to, jaki ja teraz nastrój wywołam. Dlatego gdy ja skończę nagrywać, będę przez dwie, no to może krócej, bo to krótkie nagranie. Gdy będę obrabiał ten plik, to będzie leciał Warius Manx i Kasia Stankiewicz Biegnij. Będzie leciało non-stop, bo lubię tę nutkę i się fajnie przy niej czuję. A jak się do niej przyzwyczaję, to sobie puszczę coś też fajnego, równie lekkiego. Wpisujcie w komentarze lekką muzykę, która sprawia, że się fajnie czujecie, uwznieśleni się czujecie, że te tak zwane, tak zwane wysokie wibracje się pojawiają w Was i czujecie się fajnie, bo o to w życiu chodzi, żeby poczuć się miło, żeby przeżyć te życie, nie wiadomo ile nam zostało, może ja dzisiaj na motocyklu się rozwalę, wczoraj już dwa razy prawie gimbnąłem, zmieniłem bieg na niższy, no ale dopiero się uczę po sezonie jeździć, więc przyblokowało mi koło. Jakbym dzisiaj umarł, to było mi bardzo miło z szanownym Państwem tutaj przybywać i nagrywać dla Państwa. Pozdrawiam serdecznie w następnym wcieleniu. Też będę, na pewno mnie poznacie. Tak więc, ale raczej nie mam zamiaru dzisiaj umierania, no ale to wiadomo, człowiek strzela, człowiek manetkę naciska, a Pan Bóg odłącza ABS.
Ale to jest super, jadę sobie na motocyklu, masa ludzi na motocyklach sobie łapę podnosimy, zajebiste to jest. Zwłaszcza gdy jest na zakręcie i trzeba zmiany biegu, tu rękę podnosisz, szarpie motocykle, podskakuje na nim jak na koniu narowistym, ale jadę do przodu. Fajne ciuchy, Homba CBR, laski myślą, że to jest jakaś 500, to jest tylko zwykła 125. No, ale wyprostowany jestem, przegazówka przy samicach. No, taki jestem jeszcze troszkę dziecinny, przy, wiadomo, są dziewczyny czy coś, no to trzeba popisówę walnąć. Także ile razy bym gdzieś wleciał, a to w latarnię, a to w coś, żeby się popisać. Głupota straszna, nie róbcie tak. No, trzymajcie się i pamiętajcie, dopóki żyjemy, warto się czuć miło, serdecznie i przyjemnie. Warto przyjemnie sobie czas spędzać, bo nie wiadomo, kiedy nam ten czas zabiorą. A co jest za kurtyną? Nie wiem! No, czy jakoś tak. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się mojego dnia, cześć. Idę mszę odprawić, cześć.